Hej, 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 witam was ponownie bardzo serdecznie z Seattle w kolejnej części przygód z gry Infamous First Light. Przypominam, słuchajcie, że jestem teraz na usługach Shane'a i mam wyzwolić jego ludzi z rąk dozowców. Dość długo nie widzieliśmy się w tej grze, ja muszę was oczywiście za to przeprosić, ale to dlatego, że skupiałem się na serii z gry The Vanishing of Ethan Carter, serii, którą już skończyłem i teraz mogę na spokojnie wrócić właśnie do First Light'a. Słuchajcie, między ostatnimi odcinkami rozdałem punkty umiejętności, mianowicie kupiłem doskok w powietrzu, żebyście widzieli. To jest takie coś, że kiedy już jestem w powietrzu, naciskam kółko i robię taki doskok do przodu. To wziąłem to dlatego, że to naprawdę pozwoli mi zebrać więcej takich rzeczy, jak teraz Fedge zbiera na podglądzie po prawej stronie. Tych punktów, które pozwalają mi ulepszyć moje umiejętności. I kupiłem rozszerzone skupienie, czyli coś, co pozwala mi dłużej jak gdyby skorzystać ze spowolnienia czasu, kiedy mamy w pełni naładowany ten pasek. Dobra, i to właściwie tyle zmian. Jesteśmy już przy misji, która ma miejsce tutaj. Mam po prostu załatwić jednostki DUP. Z tego co zrozumiałem, gdzie? Od dawna chciałam to zrobić. A to co tu robisz? Ej, oni się jakoś zaszukują. Miałam koleżanki w liceum silniejsze od was. Nie prowokuj ich, Fetch. Ja się muszę tego zmienić. Coś mi przegłodziło. Uciekaj. Czy ty tu na coś czekasz? Żeby cię dobić na przykład, nie? Wow, wow, wow. Granat rzucony plus... Chłopaki się dospawnują. Muszę spawnować, tylko podskakują. Kurde, no dużo ich tu. Okej, okay. W pierwszej kolejności. Gdzie jest ten pieprzony snajper? Normalnie nie mam pojęcia, ale coś mnie tak tutaj śmiga. Rozwal mu tą tarczę. Rozwal mu to pięknie, dobrze, w końcu. Dobrze. Jeszcze trzech widzę na dole. A oni tu są pewnie snajperzy. Okej. To by było po wszystkim. W takim razie podejdziemy i uwolnimy ludzi Shane'a. Dobra, panowie, wyjazd! Druga klatka. Dobra, aniołki Shane'a, wpaduwa. I tego się spodziewałem. No rozumiem, że mi podsyłają. I uwolnimy trzecich i weźmiemy się do walki. W takiej dobra, kolejności pachołki, właśnie. Jesteście wolni! Czy ja tego nie mam naładowanego jeszcze, czy mi się wydaje? Nóżkę raz. A, faktycznie, on się dopiero ładuje. No to nie zdążę tego naładować, niestety. A, może zdążę, mam troszkę kolegę przecież. Po nim chyba? Nie, to jest tył. No widzę, że mało energii, ale biegnij, biegnij, biegnij do niego. Pięknie. Wyczyszczone. Dobra, panie Texas. Wypuściłam twoich pachołków na wolność. Taka dobra i wierna z ciebie służąca. Zasłużyłaś na nagrodę. Fetch? Brent! Gdzie on cię zabrał? Nie wiem, ale... Zapomnij o mnie. Uciekaj z miasta, zanim dozowcy cię dorwą. Widzisz, skarbie, jak zrobisz mi dobrze, odzyskasz Brenta. Ale jak zajdziesz mi za skórę, Brent może coś stracić. Na przykład głos. Albo zęba.
Cały wybierasz. No i niestety takim dupkiem jest Shane. Dobra. Ktoś się ze mną skontaktuje, powie mi co mam robić dalej, tak już telefon dzwoni. Czy mi się wydaje, że dzwoni? Shane przytrzymuje twojego brata. Znam go. Nigdy go nie wypuści. Chyba, że masz coś, czego chce. Miałaś podobne doświadczenia? Słuchaj, chcę ci pomóc, ale to musi pozostać między nami, okej? Okay? Idź do centrum naukowego, tam ci wyjaśnię. Centrum naukowe. Tak więc pędzimy. Nie wiem, czy to celowe, czy nie, ale wydaje mi się, że te punkty, w których odbywają się kolejne misje, są naprawdę na siłę tak daleko od siebie oddalone, żeby na chama wydłużyć tą grę. O, tam mieliśmy ten do podniesienia. Dobra, już pali to. Albo dobra, zbierzemy. Jak już widzę takie rzeczy, no to fajnie by było je podnosić. Okej, okay, właśnie tak. No kurde, naprawdę, ja lecę na drugi na drugą stronę miasta, jak to tak może być? Szczególnie, że chyba nie mam tutaj żadnych szybkich skoków po mapie, prawda? Dobra, jesteśmy w końcu. Ale trochę na to zajęło. Jenny, halo. Mów co i jak. Przesłałam ci program na telefon. Apka do bezprzewodowego wideo. Odpal ją. Okej. Transmisja na żywo z policyjnego drona. Shane niedługo będzie miał do nich pełny dostęp. Przekupił gliniarzy. No i? Jeśli chcesz poszukać brata w tajemnicy przed Shane'em, to sugeruję, żebyś zniszczyła te wszystkie drony. No, ale dlaczego mi pomagasz? Bo obu nam zrobiło się niedobrze, kiedy ten bydlak porwał tę dziewczynę. Ja tkwię w tym bagnie po uszy, ale ty nie musisz. Okej, okay. Nie widzę, że nie musimy oglądać dalej tego wideo. Dobrze, że mam. Aha! Wideo jest tylko po to, żeby pomóc mi je znaleźć, okej. Okay. Czy on wyleciał właśnie stąd? Gdzie jesteś? Najpierw szukamy tego baneru, przede wszystkim. To jest to. A to jest dron. Mam nadzieję, że dużo kosztował. Owszem. Każdy jest wart jakieś 90 tysięcy. Kolejny jest na rogu z Prus i trzeciej. No, spoko. Fajne są takie misje. Znaczy tak wyglądały właściwie questy poboczne, tak? W podstawce. Tylko, że wtedy kamery się nie ruszały. Były po prostu na sztywno zamocowane. Widzisz, one się wszędzie dostaną. Jeśli Shane ma do niego dostęp, możecie inwigilować dzień i noc. Przez to szklarnia. Dobra, rozwalmy go. Tu są tory. A szklarnia jest. Znaczy, ja mówię szklarnia, chodziło mi to. O, jesteś ty. Super. Znam cię, draniu. Nawet nie muszę ich szukać, one mi same wylatują. Dobra, wygląda na to, że policja uruchomiła kolejnego drona. Przemieszcza się szybciej niż inne, więc może ci być trudniej go złapać. Szybkość to moje drugie imię. Dobrze się przemieszcza szybko, bo do strzału i tak zwolnię sobie czas. A prawda jest taka, że jeśli dron się porusza, no to ja go wtedy łatwiej dorwę. Wtedy mi go jest łatwiej zobaczyć gdzieś na niebie. Ej, faktycznie szybko się porusza. To nie jest dron! Wow, wow, wow! Śmigłowiec? Serio? Nie rozpoznałaś śmigłowca? Przepraszam, wyglądał podobnie. No, nie wątpię.
Dobra, trzeba się zwijać, widzę. Pięknie, po nim. Tu ktoś jest. Jedną nóżkę, drugą nóżkę. Jeden z tej strony. Dobrze. Czy ktoś jeszcze po coś? Czy żyjesz? Przepraszam, ale nie miałam jak stwierdzić, czy to helikopter, czy dron. Spoko. Porusza się szybciej niż inne. Ja eksplodowałam. Podeślę ci namiary na pozostałe drony i być może, podkreślam, być może dowiem się, gdzie Shane trzyma twojego brata. Okej, dobrej to. Shane cały czas przemieszcza więźniów, ale chyba rozgryzłam jego system. Dobra, wybaczam ci tę akcję ze śmigłowcem. Powiedz mi, gdzie teraz iść. Jeśli dobrze kojarzycie, a pewnie dobrze kojarzycie, to ten non, w którym znajdujemy się teraz w podstawce do gry, jak gdyby był domem Fetch. No wejdź tam po prostu. No ej, nie zgadzam się. Chciałem wyssać tamtą moc na górze. No czemu po prostu się tam nie zatrzymasz, powiedz mi, słońce? Co jest dla ciebie nie tak z tamtą kratką? O, no właśnie, a to? O, pięknie. Dobra. Tak właśnie. Lecimy w takim razie tam, gdzie mi wskazano. Przejdziemy sobie do parkingu. I znowu pewnie będziemy cisnąć na drugi koniec miasta, bo tak tego wymaga misja, to jest w ogóle absurd dla mnie. Ale zrobimy sobie w takim razie jedno graffiti. O, wszystkie są fajne. Mi szkoda było robić ich poza nagraniami, bo wiem, że większość z was też chciałaby je zobaczyć. Czy to będą kotki, czy to będzie ogień? Kotki chyba, nie? No już, dawaj. Tam jest. Spoko, chociaż te... te arty robione przez Delsina dużo bardziej mi się podobały niż to tutaj, to tutaj, przepraszam. Gdzie jest tutaj ten? Jest. Okej, zgarnięte. Lecimy dalej, jesteśmy już przy samej misji, którą zresztą widzimy tam daleko. Mojego brata też zamknął? Tak, ale nie wiem w którym. Są cztery, wszystkie strzelone. Jak zaczniesz je otwierać, będziesz mieć kilka minut, zanim Shane się zorientuje. No to muszę się sprężyć. Dzięki! Pierwszy kontener jest blisko. Zanim tam pójdziemy... No właśnie. I teraz już możemy cisnąć tam, gdzie nam wskazano. Tylko jeszcze się obrócę i zobaczę, bo gdzieś... Okej, okay. Sorry. Nie, to jest za nisko. Nie zdążę w ten sposób zebrać. Te właśnie takie kuleczki świecące, dające moce, po prostu będę chyba zbierał poza odcinkami, bo pewnie wam się tego nie chce oglądać. Bo to nawet nie jest w żaden sposób interesujące. Co? Leć do następnego. Spadaj stamtąd szybko, zanim się połapią, że załatwiłaś strażników. Próbuję zagłuszyć ich łączność. To pokaż, gdzie jest kolejny. Ale i tak musisz się śpieszyć. Gdzie jest kolejny? Dzięki. O Boże, za nieogarnięta laska. Wszyscy jego ludzie muszą się meldować co kilka minut. Streszczaj się. Jak mnie złapią, Shane będzie się zastanawiał, skąd wiedziałam o kontenerach. Podejrzenia padną na ciebie. Mnie już tu nie będzie. Pomogę ci i zmywam się stąd z czystym sumieniem.
czyste sumienie? Co przespróbowałaś? Jak mi postawisz drinka na jakiejś ciepłej plaży, to ci opowiem. Stoi. Pośpiesz się, Fer. Dobra. Jenny, czemu to tyle radiowozów? Co rusz się o jakieś pociekanie? 9 sekund to skąd? Ja to mogłem, nie widziałem wcześniej, gdyby nas nie zainformowali, gdyby informowali dobrze. Nie zdążę, nie ma szans. Proszę, niech Brent będzie w tym kontenerze. O, to te bramki przedłużają czas. Lol. Poważnie, żebym ja to wiedział wcześniej. Już wspominałem. Nikogo tu nie ma. Spróbuj w następnym. Dawaj! To gdzie jest kolejny? Dobra, będę po prostu nabijał bramki, bo to daje dużo czasu. 3 sekundy każdy tego bramka. Policję oczywiście omijamy. Nie ma sensu się z nimi tutaj pieprzyć. Co tam u mojej ulubionej laski? Trochę zajęta teraz jestem. A ty co taka zasapana? Wyobrażałaś sobie, jakbym wyglądał z gołym torsem na koniu. Zgadłem? Nie dziwię ci się. Czy może znowu masz na podpalenie? Koleś jest straszny, nie? Skulisz się i zamkniesz w sobie? Gliny mnie gonią. Muszę spadać. Czy nie napieprzają we mnie jakimiś granatami albo czymś takim? Pieprzajcie, mędy. Co to ma być w ogóle? Ej, bez kitu, nie napieprzają we mnie jakimiś granatami. Co to ma być? Dobra, już jestem blisko na szczęście. Grane, Jenny! Nikogo tu nie ma! Nie wiem. To ostatni kontener. Twój brat musi tu być. Włamałam no nie, nie ma go. Doktora Shane'a, żeby sprawdzić, gdzie trzyma Brenta, okej? Nadstawiam karku dla ciebie. Proszę, idź po niego. Czemu te lasy w ogóle tak zależy na moim bracie? No dalej, fetch! Co? Kiedy wy mi to w ogóle pokazaliście? Daj mi spokój. Nie lubię czasówek. Nikt nie lubi czasówek. Wy też nie lubicie czasówek, przyznajcie się. No chyba was pogięło z tymi granatami. Tu jest kontener. Pusto! No, jasne, że pusto. Jenny, kontener jest pusty, to pułapka! Jenny? Obawiam się, że Jenny nie może teraz podejść do telefonu. Nie waż się jej skrzywdzić! Myślałaś, że nie zauważę tych znikających policyjnych dronów? Tylko Jenny wiedziała o moim dealu z policją. Musiałem sprawdzić, po której stronie leży jej lojalność. To był tylko i wyłącznie mój pomysł. Proszę cię. To ona była mózgiem tej akcji. Ty tylko strzelasz laserami. Daj ją do telefonu. Za późno. Wyszła na zewnątrz. Chociaż jak się pośpieszysz, to może jeszcze ją złapiesz. Okej. Czyli teraz lecimy ratować Jenny. A jest faktycznie blisko. O kurde. Zrobiłem to, do czego zmusiła mnie Jenny. Znała cenę zdrady. Pytanie brzmi, czy ty ją znasz? Mój brat. Zabijesz go. Dobrze. Nie pozwól, by śmierć Jenny poszła na marne. Wykonuj grzecznie moje polecenia, a twój brat przeżyje. A przecież to, że jej brat jest żywy, to jest jedyna rzecz, która w ogóle ratuje tego typa przed śmiercią z rąk Fetch.
Za bzdura. Wiesz co? Spotkajmy się na dachu Pioneer Building. Trzeba ubić kilku gliniarzy. Dobra, to co, jeszcze jedną misję? Kurde, szkoda mi tej. Tej tutaj. Tak ją wykreowali, jakby miała być fajną i istotną postacią, a skończyło się na tym, że po prostu umarła. I to całkiem szybko, bo co, była z nami przez dwie misje, trzy maksymalnie. Ciupciurupciup, już jej nie ma. No trudno. I oczywiście znowu misja na drugim końcu miasta. No dlaczego oni mi to robią? Zwróć uwagę, że nawet po drodze niespecjalnie jest co robić w porównaniu do podstawki. Podstawki grały się jakoś tak... Tu mnie coś zatrzymywało, tu się chciało coś zrobić, tu było coś fajnego do podniesienia. A to po prostu takie gonienie z punktu do punktu. Nie wiem. Nie jestem jakoś... pochłonięty tym, co ta gra mi oferuje. Dobra, Shane, jestem. Przykro mi, skarbie. Byłem trochę zajęty. Wyjmij telefon, sama zobaczysz. Gliniarz, którego przekupiłem, w końcu dał mi dostęp do dronów. To transmisja na żywo. No i? Widzę kilku gliniarzy. Tak, ochraniają szefa policji. Człowieka, którego bardzo chętnie bym poznał. Niestety, problemem jest jego świta. Nie zabiję tych ludzi tylko po to, żebyś mógł sobie uciąć pogawędkę. No, jak narobię hałasu, to się oddalą od szefa. Pójdę sprawdzić, co jest grane. Zdam się na ciebie, skarbie. Jeśli spotkanie pójdzie po mojej myśli, przez najbliższe lata będę rządził Seattle. A to oznacza wolność dla twojego brata. Okej, do dzieła. Dlaczego Fetch jest tak cholernie naiwna? Przecież to jest nie do pomyślenia po prostu. Dobra, gdzie mam dotrzeć? Pokażcie. Po prostu zacznij robić demolkę. Aha. A takiej wariatki jak ty to nie problem. Co, coś w tym stylu? Dobra, nabijemy sobie na to, bo się nie chce myśleć, co innego mu robić. Chodź do auta. Na ludziach raczej nie ma sensu nabijać, nie? W ogóle skończył mi się neon. Muszę podejść tutaj na przykład i wystać troszkę mocy. Dobrze ci idzie. Gliniarze zaczynają się robić niecierpliwi. Dobra. Okej, okay, jestem trochę za połową paska. Zsiemy neon, póki jest okazja. Do pełna poproszę. Idą do samochodów. Dalej, rób rozwałkę. Fajnie w ogóle, że kolesie podjeżdżają tutaj, widząc, że jest jakaś totalna rozpierducha i jest... Jedyny sens jest w ucieczce z tego miejsca, to oni podjeżdżają jeszcze bliżej. Dobra. Widzę kolejny neon. I te auta powinny mi wystarczyć do zwrócenia się w ich uwagi. Policji rozgląda się i myśli, gdzie się podzieli jego ludzie. Pójdę się przedstawić. Chodź ze mną, tak na wszelki wypadek, w razie czego ochronisz mnie laserem. Ta, jasne. Z największą, najmniejszą przyjemnością. Na szczęście blisko mnie się chłopaki znaleźli. Nie musiałem zbyt daleko uciekać. Na górę budynku? No to na górę do budynku. Niech wam będzie. No, nareszcie. Trzymaj gliniarzy z dala ode mnie. Chcę mieć spokój. I bez numerów. Moje bezpieczeństwo to bezpieczeństwo twojego brata. Tutaj jest! Szybko!
No. Będą szli tylko z jednej uliczki? Są faktycznie. No jak nie dostał, jak dostał? Gdzie jest ten drugi? Jest drugi. Pięknie. Zabawiaj ich dalej! Pan komendant ma pełno w gaciach! Zaraz dobijemy targu! Co to jest? Co to jest, ja się pytam? Do tyłu. Wszyscy leżą? Wszyscy leżą, dobrze. Jesteście w ogóle mistrzami tego. Cholera! Jeden się przedostał! Nic jest dealu! Mój brat pożegna się z nami. No jak przecież nie przeżył? O czym ty pieprzysz, chłopaku? Skarbie! Komendant chce ci coś powiedzieć. Przestań! Pójdę z twoim szefem na ten sam układ, co z rekinami, jeśli wyniesiesz się z miasta. Słyszysz? Wszyscy dzisiaj dostają, czego chcieli. Tak? To gdzie mój brat? W budynku trzy przecznice stąd. Teraz jest twoim problemem. I to wszystko? No, słyszałaś pana komendanta? Ty wynosisz się z miasta, a ja jestem ustawiony. Wszyscy się cieszą. Fajnie, że mi powiedział, że trzy przecznice stąd, jak mi nie podał adresu. Po prostu genialne. Po prostu cholera genialna. Ale lecimy. I oby tam był. No i? Dobra, chyba mam zejść w uliczkę na dół. Tak, tak, tak. I z tej strony już widzę, że się wchodzi. Tutaj. Brent! Wybacz, skarbie, ale dozowcy zaraz tu będą. Teraz, kiedy mam komendanta policji w kieszeni, stałaś się dla mnie zbędnym balastem. Trujący gaz? Ty gnido! A co miałem zrobić? Oto menda. Miałem cię zastrzelić? Ta sztuka jeszcze nikomu się nie udała. Niech on tylko stąd wyjdę. Wiem, wiem, skarbie. Dlatego muszę dopilnować, żebyś nie wyszła. Duszę się. Gdy mnie odbijało, myślałam o Brencie. To mnie wyciszało. Po prostu przywoływałam miłe wspomnienia. Brent wiedział, że zostając w mieście, już nigdy tego nie rzuca. Zaczął ryzykować, by zarobić. Chciał kupić łódź i zwiać do Kanady. Mówiłam, że to wariactwo, ale jak przyszedł z wybitym zębem, zawzięłam się. Chciałam wyjść na prostą. Był przy mnie przez cały czas. Pomógł mi. To jest mój brat. Kocham go. Już nikt. Nikt nie mógł mnie powstrzymać! Ja rozumiem, że to jest jakaś specjalna moc nowa. Shane miał Brenta. Musiałam iść na kompromis, inaczej bym go nie odzyskała. Jak udało ci się wydostać z tego tunelu? Czyżby atak wyzwolił w tobie kolejną moc? Tak, pokaż mi, to. Pewnie powie. Ale przecież każda dziewczyna ma swoje sekrety. Okej, zademonstruję ją. Będę potrzebowała przeciwników. Dobra, słuchajcie, również bardzo chętnie zademonstruję wam to, ale już w kolejnym odcinku. W tym momencie mogę wejść w ulepszenia? Mogę. Mamy 13 punktów, więc rozdamy troszkę punkciochów, żebyście wiedzieli, że to w ogóle wykorzystuję. 50% dłużej. To mnie niespecjalnie interesuje. To chyba też nie. Okej, prędzej to. Albo to. To chyba, bo z tego korzystam najczęściej. Nie, to są naprowadzalne, tak?
to z tego prawie w ogóle nie korzystam. Dobra, najpierw pójdziemy w tą falę. To jest ta fala, której używałem do robienia demolki przy samochodach. To sobie kupimy. Ewentualnie jeszcze mogę wpakować 4 punkty w wykończenie walce wręcz. No dobra, i tak domyślnie chcę wszystkie ulepszenia kupić, bo podejrzewam, że za to jest trofka. Więc nic się nie zmarnuje. Dobra, a na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się, bo i do usłyszenia już niedługo w kolejnym odcinku. Pa, pa!